BB-8 lecimy na misję. Dobra, musisz robić coś i każe, bo jeśli zignorujesz mój rozkaz, to może grozić utratą. Dobra, BB-8 teraz czas rozwalić okręt. Słuchaj koleś, dałam Ci jasne zadanie, masz tylko dopilnować tego, aby nas nie zaatakowali. Główno mnie to obchodzi. Nosia maleja, co się stało z moją siostrą? Wzięła se i umarła. Osiem przyszłam tobie dać twoją zagubioną broń rycerza Jedi na bardziej cywilizowane czasy. O kur. Dlaczego mnie degradujesz do rangi idioty? Bo przez twoją lekkomyślność zginęło wiele ludzi, w tym siostra najbardziej znienawidzonej postaci. Dlatego ciebie zastąpi admirał różowa Landryna. Dobra, idę uratować Rey bo może jej grozić niebezpieczeństwo. Czemu uciekasz? Ja nie uciekam, tylko powiedziałem, że idę uratować Rey. Lecimy do kosmicznego kasyna? Okej. Okay. Fruniemy fru -u -u -u. W tym kasynie nic nie ma, więc jak mamy się dostać do statku najwyższego porządku? Ej, patrz to pewnie ten haker, którego szukamy, ale wcześniej o tym nie wspomnieliśmy, mimo że to istotny wątek dla fabuły. Aresztuję was, ponieważ tak. Osiema Ben. Nie mów do mnie, Ben. Okej. Okay. To chcesz do nas dołączyć, czy coś? Nie. A wiesz, że Luk próbował mnie zabić? Co tu się dzieje? Nic. Czy to prawda, że chciałeś zabić Bena? Tak. Czuj, odpalaj kapsułę ratunkową. Rar. O nie, teraz jesteśmy w więzieniu. Siema, jestem hakerem, pomogę Wam. Okej. Okay. Teraz Was zdradziłem. Siema FN2187. O, Siema kapitan FASMA. Przygotuj się na spotkanie z najwyższym wodzem. Okej. Okay. Zabijaj. Zabijecie. Co? Dzięki za pomoc, Ben. Nie mów do mnie, Ben. Część, Luk. Przyszedłem se zdechnąć pod koniec filmu strzelajcie w niego. Przecież on jest duchem mocy. Zamknij się, nikt cię nie pytał. Nara Ben. Nie mów do mnie Ben.